Ziomeczki, z tej strony Hexo i sezon drugi w rozdziale trzecim Fortnite'a startuje już dosłownie za kilka dni, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam nowe informacje właśnie na temat tego sezonu, także koniecznie oglądać ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwania na ten film to myślę, że tak 600 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. No i jeszcze na samym początku tego filmu również przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany. I to tak naprawdę tyle. Teraz lecimy do filmu. Przed startem tego filmu chciałbym Wam powiedzieć, że właśnie wyniki na klawiaturkę gamingową troszeczkę się przełożyły i będą one gdzieś tak w czwartek bądź też piątek. Także jeszcze możecie wziąć udział, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam Was na mojego Instagrama, ponieważ naprawdę są banalne wymagania. Wystarczy, że zaobserwujecie mój profil, polubicie chociażby zdjęcie, pod którym jest ten konkursik i to już jest ponad 50%, żeby wygrać tą klawiaturkę. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie, a teraz lecimy już tak na poważnie z tym filmem. Na samym początku jeszcze taka ciekawostka niezwiązana ze sezonem drugim, ale dokładnie czy zastanawialiście się, jaki jest obecnie najwyższy poziom w Fortnite w tym sezonie? I tak, właśnie ten rekord, można by powiedzieć, ustanowił po raz kolejny Rage's Revenge. I w tym sezonie właśnie wbił on ponad 900 poziom i to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Jest to ten sam ziomeczek, który chociażby w poprzednim sezonie właśnie miał, że tak powiem, największy poziom w Fortnite. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. I 900 poziom trochę duży, gdzie w większości graczy to obecnie skończyło tak na, nie wiem, 200 czy coś takiego, a ziomeczek ma ponad 900. Także naprawdę wielkie gratki dla niego, a teraz przechodzimy sobie właśnie już do takich bardziej nowości związanych z sezonem drugim. Na samym początku jest to taka nowość, że w Fortnite już pojawiła się ostatnia wyrwa. I tak, to już właśnie jest ostatnia wyrwa, czyli miejsce, w którym w sumie za dużo rzeczy nie ma. Mamy tam jakieś bronie, jakieś skrzyneczki i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę tyle. Także no tutaj nie ma co za dużo mówić na ten temat, ale oczywiście moi drodzy, no to możliwe, że następny, że tak powiem, będzie właśnie Tilted Towers. Tak, możliwe, że następne trzęsienia ziemi, że tak powiem, zrobią coś z wykrzywionymi wieżami. Nie mamy w 100% pewności, czy wykrzywione wieże przeżyją do następnego sezonu, także miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie i do następnego sezonu jeszcze będą te wykrzywione wieże. I tak, to w sumie jest takie, można powiedzieć, zakończenie tego całego wątku z tymi wyrwami. No nie był on jakiś ultra ciekawy, ale tak czy siak lepsze to niż nic. Kolejną informacją jest to, że do Fortnite'a mogą powrócić helikoptery. I chociażby w trailerze Naomi Osaka widzimy właśnie nowy helikopter z właśnie nowym designem. I tak jak napisał Shina na swoim Twitterze, no to te stare helikoptery miały właśnie nieco inny design, a najdokładniej, moi drodzy, teraz są one właśnie czerwono-czarne, a kiedyś były one bardziej takie pomarańczowo-czarne. Także tak to mniej więcej wygląda. A i przy okazji, moi drodzy, no to właśnie jeszcze te helikoptery niedawno zostały zaktualizowane w plikach gry, także to w sumie może na przykład oznaczać to, że one powrócą. Bo w sumie Epic tak bez powodu nie dałoby ich do traileru i możliwe, że jest to właśnie taki smaczek i po prostu coś, co stanie się właśnie w następnym sezonie. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie, jakby helikoptery wróciły, bo nie były one jakoś zbytnio denerwujące i według mnie były one naprawdę bardzo ciekawe. I moi drodzy, coś, co jest również bardzo ciekawe, to coś, co może stać się w sezonie drugim, ale nie jest to jeszcze potwierdzone w 100%. Jest to coś takiego. I nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale uznajmy, że jest to jakiś statek powietrzny. I tak, moi drodzy, ogólnie no to właśnie coś takiego jest, że tak powiem, rozpoczęte w plikach gry i zostało to właśnie zrobione w rozdziale trzecim. Epic na początku rozdziału trzeciego pracowało nad właśnie czymś takim. Przy okazji, no to właśnie to jeszcze nigdy się nie pojawiło w tym sezonie pierwszym. Także właśnie możliwe, że w następnym sezonie będzie to dodane. Tym bardziej, że właśnie motyw przewodni następnego sezonu ma to być wojna pomiędzy właśnie siódemką oraz IO, co może oznaczać, że takim czymś na przykład będzie walczyła jedna ze stron. Myślę, że to jest naprawdę bardzo mądry i ciekawy przeciek i w sumie ta cała teoria to by się w sumie jakoś nawet mogło ze sobą łączyć, także musimy tutaj poczekać, czy coś takiego zostanie dodane. Statek powietrzny? Nie możecie w komentarzu napisać, jak to się właśnie nazywa, bo ja absolutnie nie mam pojęcia. A teraz przechodzimy sobie właśnie dalej. Przechodząc dalej, mamy już temat właśnie skinów, które najprawdopodobniej zostaną dodane
zapowiadane w sezonie drugim oraz przy okazji porozmawiamy sobie na temat karnetu bojowego w następnym sezonie. Także skiny, które mogą jeszcze zostać dodane w następnym sezonie, widzicie teraz na ekranie. I są to wszystkie skiny poza tymi, które zostały, że tak powiem, zamalowane właśnie na taki, można powiedzieć, bardziej ciemny kolor. I to są właśnie te skiny, które mogą się pojawić w przyszłości Fortnite'a. Są to skiny z tak zwanej ankiety i Epic nawet dość sporą część z nich wypuściło już do gry. Niestety smutna informacja jest taka, że żaden z tych skinów najprawdopodobniej nie będzie skinem karnetu bojowego. Ale jak już właśnie mówimy o karnecie bojowym, to w karnecie bojowym następnego sezonu najprawdopodobniej będziemy mieli takiego skina, o którym już niejednokrotnie mówiłem. I to nawet HypeX pisał na swoim Twitterze, że jest naprawdę bardzo duże prawdopodobieństwo, że takowy skin do gry zostanie dodany w następnym sezonie, jako oczywiście skin karnetu bojowego. Oczywiście to, co może być w karnecie bojowym, to jeszcze Gunnar, który obecnie jest właśnie bossem na mapie, także mamy już dwie postaci z karnetu. Także jeszcze tak wzorując się na obecnym karnecie bojowym, to w sumie mielibyśmy również po raz kolejny jakąś taką bardziej memiczną postać. Czyli tak jak na przykład obecnie mamy pana Lamę, to pewnie coś właśnie takiego mogłoby się pojawić. Mieliśmy chociażby rysunkową rybę, mieliśmy na przykład masę innych takich bardziej, wiecie, śmiesznych skinów, także tutaj również musimy, że tak powiem, na takowego skina poczekać. Tym bardziej masa graczy twierdzi, że ma powrócić Miałśniak, ale Miałśniak miał już by powrócić właśnie jako boss na mapę, a nie jako właśnie skin do karnetu bojowego. No chyba, że rzeczywiście Epic Games zrobiłoby właśnie karnet bojowy, w którym mielibyśmy przeróbki starych skinów. W tym chociażby mógłby być na przykład Robo Miałśniak, czy na przykład taka oto wersja Midasa. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście ostatnio Epic Games do karnetów bojowych lubi dodawać jakieś skiny z kolaboracji. W tym sezonie chociażby mamy Spidermana. Parę sezonów temu mieliśmy Ricka i Mortiego. Nie wiem, czy też pamiętacie, mieliśmy Deadpoola, Aquamana. I zazwyczaj właśnie skiny, które są chociażby sekretnymi skinami, są to skiny jakichś znanych ludzi. Na przykład w tym sezonie mieliśmy The Rocka, czyli Fundament. Także kto wie, możliwe, że w następnym sezonie będziemy mieli kolejną znaną postać, absolutnie nie wiadomo jaką, ale tego się zapewne dowiemy. Masa graczy twierdzi, że będzie to Moon Knight i rzeczywiście niedawno powiedziałem, że nie ma takiej szansy, lecz jak się okazuje, to rzeczywiście może tak być, ponieważ całość będzie miała premierę, z tego co wiem, to 30, więc możliwe, że tak będzie. Ewentualnie doda Epic Games tego skina do sklepu z przedmiotami. Więc jak na razie takimi najbardziej dwoma prawdopodobnymi skinami to skin, którego widzieliście wcześniej, oraz Gunnar. Przy okazji to z takich postaci fabularnych, to na przykład mielibyśmy Origina, czy też siostry. Na przykład w rozdziale pierwszym, tymi sekretnymi skinami z karnetu bojowego, były właśnie postacie, które naprawdę, ale naprawdę wiele zmieniały w fabule. W sumie Fundament też zmienia wiele w fabule. Także kto wie, możliwe następnym właśnie karnecie bojowym sekretnym skinem będzie Origin, bądź też siostry, którego wyglądu jeszcze nie znamy, ale możemy się póki co domyśleć, że siostry to postacie żeńskie, a Origin to coś, co będzie właśnie naprawdę podobne do Fundamentu. No i to tak naprawdę tyle. Także póki co jest jak na razie teoria. Nie mamy absolutnie żadnej takiej praktycznej rzeczy, praktycznego przecieku, ani nickolwiek takiego. Także jak na razie musimy, moi drodzy, czekać, ale już za kilka dni się po prostu dowiemy co i jak. Także myślę, że naprawdę bardzo fajnie. Ja osobiście się nie mogę doczekać i jeżeli wy też nie możecie się doczekać następnego sezonu, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę do góry. Jeżeli obejrzeliście film do tego momentu, to w komentarzu napiszcie Origin, ja przypnę wam serduszko. Także myślę, że fajnie, bo o Originie właśnie w dzisiejszym filmie była mowa, więc czemu by tak nie? I w sumie ten film wlatuje oczywiście znowu przed szkołą. Nie wiem, czy to dobrze, czy też nie. Niektórzy go obejrzą teraz, niektórzy później. Także powodzenia w szkole, jak zaraz idziecie. A jak nie, no to powodzenia jutro w ogóle ten. Dobra, trzymajcie się, nie będę już wam zawracał. Elo!